No dobra, to wam pogadam o tych nowych federacjach. O to jak wiecie... O, tutaj piszę o tej tarifie. Jak wiecie, no powstaje teraz sporo nowych. Jest federacja Malika Montany, która się nazywa High League, a miała się nazywać Hype League. Ale nie ogarnęli, że trzeba nazwę zarejestrować i dla federacji trochę ubiegła. A że w sumie dalej mogliby się nazywać Hype League, bo inna federacja się nazywała Hype MMA. Więc Hype League dalej by mogło istnieć, ale postanowili, że jednak to się będzie... O kurde, tu jest niebezpieczne, to są minotaury. To chyba uznali po prostu, że no... Ludzie by mieli problem z odróżnieniem. No i nazwali Hype League. No i jak wiecie, będzie walczył tam Czuc, Exura. Ufa, Exura. I ja powiem tak, ja teoretycznie, chyba że zmienili mu przeciwnika, ale z tego co wiem, co mi się bo ja już jakoś tak miesiąc temu chciałem robić materiał o tej nowej federacji, no ale finalnie nie zrobiłem tego materiału i nie sprawdzałem, czy dalej te informacje są aktualne, bo wiecie jak to jest z tym MMA ostatnio, że ktoś ma walczyć, później nagle ma kontuzję, ale z tego co wiem, to ten gość no nie złapał żadnej kontuzji. No to powiem tak, pierwotnie Czuks miał walczyć z takim śpiewakiem, tylko żeby teraz imienia, bo tam ich jest dwóch chyba z takim nazwiskiem. Czekajcie, muszę zaraz wygooglować, właśnie nie znam na śpiewakach. Ten śpiewak, tylko ja nie pamiętam który, nazwisko ma Sikorski. Ich chyba było dwóch, więc podejrzewam, że z tym jakimś, znaczy ja nie wiem w jakiej oni są wadze. Pewnie z tym, ten który chodzi w podobnej wadze do Czuksa. Nie wiem, który tam chodzi w podobnej wadze do Czuksa. Imię bym musiał sprawdzić. Nie chcę mi się teraz sprawdzać, pewnie wy dojdziecie jaki. Sikorski. Tam ich chyba jest dwóch, no to ten taki bardziej czuksowy. Może i Artur, może i Artur. To taka będzie bitka jedna. Wiem, że na przykład federacja rozmawiała też, uwaga, z Lexi. Czy się finalnie dogadali, nie wiem. Ale spotkania były. No to jeżeli by im się udało zakontraktować Lexi, no to nie powiem, to by mogło być to. To by mogło być to, co pchnąłoby tą federację do, od razu do dobrych wyników. Ale z drugiej strony Lexi wtedy, jak rozmawiała z nimi, no to była z Dubielem. Dubiel związany z Fame MMA. Więc pytanie, czy zrobiliby tak? Ale w sumie pieniądze się najbardziej liczą. Ale nie wiem, tego nie wiem, czy się Lexi finalnie dogadała. Wiem, że trenuje. Że chodzi na treningi Lexi. Nawet chyba dzisiaj była na treningu. Więc pytanie, czy chodzi tak dla siebie na treningi? Nie wiem. Może się dogadała i będzie walczyła w tej federacji, a może po prostu chodzi, żeby w przyszłości na przykład wystąpić. Bo teraz pytanie, czy High League ma aż tak dobre budżety, żeby zakontraktować Lexi. Tam były takie przecieki, że na Pudelku był taki artykuł, że no seksmasterka dostała 1 000 000 zł. To oczywiście jest bujda. Więc nie wierzcie w takie newsy. To od razu wam mówię. PA swego czasu też powiedział, że mu Fame MMA proponowało 1 000 000. To też była ściema oczywiście. Nie wiem, pokój takie ludzie opowiadają ściemy, chyba żeby się lepiej poczuć. Ale to od razu mówię, że nie wierzcie w to, że High League za walkę zaproponowało 1 000 000 zł tej seksmasterce, Will Masti. To jest ściema.